Prawdziwą burzę wywołało wypowiedziane w Suwałkach przez posłankę Izabelę Leszczynę stwierdzenie o złej kondycji suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Zdaniem Leszka Deca, prezesa jej zarządu, spółka z ponad 40% udziałem Skarbu Państwa jest w świetnej kondycji. O kryzysie nie może być mowy, stwierdza Dec i wykłada na stół szereg twardych danych. Od 2016 do końca 2022 roku spółka w trzech funkcjonujących podstrefach suwalskiej, ełckiej i gołdapskiej wydała na inwestycje niemal 17 milionów złotych. Połowa tych pieniędzy wydatkowana została na podstrefę suwalską. No bo w Suwałkach jeszcze zastaliśmy żwirówki w 2015 roku i przedsiębiorcy, którzy brali od nas zezwolenie w tamtym czasie i chcieli inwestować, to nawet w akcie notarialnym był zapis, że doprowadzimy drogę. Jak wyglądają dzisiaj podstrefy? Proszę pojechać zobaczyć. Nie tylko drogi i uzbrojenie było problemem. Walczyliśmy, żeby były pieniądze na pobory. W tej chwili przynajmniej na kolejne 5 lat, gdyby nawet ta strefa nie zarabiała, to zarząd może funkcjonować spokojnie. Po drugie, że już w tej chwili bezpieczne, dobre miejsca pracy ma ponad 18 tysięcy pracowników. I po trzecie, że przedsiębiorcy znowu wracają do inwestycji. Gdy aktualny zarząd obejmował swe stanowiska, firmy działające na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej zatrudniały około 9 tysięcy osób, a wartość zrealizowanych inwestycji wynosiła 2,5 miliarda złotych. Aktualny stan zatrudnienia w przedsiębiorstwach strefowych zbliża się do 18,5 tysiąca ludzi, a wartość inwestycji przedsiębiorców sięga blisko 6 miliardów. Ósmą już w tym roku decyzję umożliwiającą prowadzenie działalności w warunkach strefowych wydano niespełna tydzień temu. Firma powstanie w Ełku. Będą budowane jachty w Ełku. Ta firma poniesie nakłady 48 milionów złotych, czyli dosyć duże, i zatrudni 200 nowych pracowników. W zestawieniu 14 polskich specjalnych stref ekonomicznych suwalska spółka pod względem wydanych w bieżącym roku decyzji znajduje się dokładnie w jego połowie, na 7 miejscu. Leszek Dec przedstawił również, jak kształtowały się na przestrzeni lat zyski spółki. Przejęliśmy spółkę, w której było 5 milionów, na 31 marca ponad 18 milionów. Czyli co najmniej trzykrotność, jak nie prawie cztery. Do słów goszczącej w Suwałkach posłanki Izabeli Leszczyny odniósł się obecny na konferencji prasowej poseł Jarosław Zieliński. Panowie prezesi oczywiście mają moje poparcie i uważam, że strefą zarządzają bardzo dobrze, czego wyniki pan prezes pokazał.